Cześć, witajcie detailingowy dziadzia Nanolex w ten sposób. Mocno tnąca pasta polerska. To jest jeden z pierwszych filmów, jeżeli chodzi o tę pastę. Pierwszy film będzie na felgach w Mańku. Czarny lakier, delikatny lakier. Chcę ci pokazać, jak... Znaczy, pasta ogólnie, jak zacząłem nią pracę, usiadła mi niesamowicie. Dlaczego? To powiem na końcu, ale zobacz, jak długo można nią pracować i jak ja podbiłem do tej pasty przy czarnym lakierze, przy miękkim, bo jak na felgi to jest miękki, jak się wypracowywała z padem finiszowym z Royal Padsa. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Średni docisk.
cały czas średni dociski. Teraz dopiero będzie cięcie. Odpuszczam docisk. A teraz już docisk z samej maszyny. Czyli taki klimat wykończeniowy. Bardzo spokojne obroty i zero dociski. I jeszcze zwolnij. No dobra, zobaczmy, co nam wyszło. Trochę pylenia jest, bo obroty są znaczne, więc na krawędziach na pewno pasta się troszeczkę wyrobiła i też pyli. Ale nic, lecimy. Mikrofibra, weźmiemy świeżaka, żeby nie było.
fajnie się ją zbiera, naprawdę super, zobacz, bez problemu, delikatnie i już po wszystkim. Odwracam mikrofibrę. No tak, bez wymycia wygląda perfekcyjnie, bez wymycia jest po prostu bajka. Tam widzę, holsy jakieś są, na pewno zostaną, lakier jest bardzo miękki, jak kaczuszka. Pad czerwony, Royal Padsa, miękki. A i teraz wymyjemy, odwrócę mikrofibrę. I duża ilość produktu, żeby nie zarysować. Dobra, i wymywanko. Nigdy nie psikaj na polerowany element, zawsze na mikrofibrę. Widziałem, że ktoś tam walił na panel, zrobił cięcie i walił na panel prosto odpuszczacze. Nie, na mikrofibrę. Druga strona. I to samo. Delikatnie w jedną stronę. No dobrze, i co? I będziemy patrzeć, tylko wysuszę. Felgi dojechane niesamowicie. Grubasy totalne zostały i one nie będą ruszane. Dobra. Teraz najpierw GoPro, latareczka. Ale też jak było wcześniej. Tak jak widać, tylko zostały holsy. Na hologramie. Ładnie zmieniło, dobrze. A teraz zobaczysz z aparatu. Przepraszam, że bez przyspieszenia, ale chciałem pokazać, jak długo wypracowuje się ta pasta. Znaczy, ja mogłem dalej pracować. Ja mogłem ciąć, jak zwolniłem, tak jak widziałeś, maksymalnie oddał pastę. Ja jeszcze mogłem dobić wysokimi obrotami, jeszcze mogłem ciąć. Ale co jest fajne w tej paście? Ona ma drobinki aluminium. Tnie naprawdę fantastycznie. Wykończenie, tak jak było widać, naprawdę... Można powiedzieć, prawie idealny. Został tylko holsik, który zdjąłem, film się zresztą pojawi, który zdjąłem finiszem. I teraz tak, jeżeli chodzi o pastę, zaczniemy od tego, od czego zaczniemy od tego. Zacznę od tego, że przy pracy pasta fenomenalnie pachnie. On z butli troszkę jedzie tak chemicznie, ale podczas pracy, jak już złapię temperaturkę,
Taki kwiatowy, mega przyjemny zapach. Zero smrodu. Zero. Przyjemność pracy obłędny. Długość pracy tym produktem fantastyczna. Ja mam wrażenie, że ta pasta się nie kończy. Naprawdę. I tak jak widziałeś, pasta uwielbia wysoki obrót. To zresztą film z obróbki Felk w Mańku. Propozycja się pojawi. Widziałeś, tam też podkreślałem, jak długo się wypracowuje ta pasta i jak fantastycznie się układa. Nie boi się wysokich obrotów. Ciśniesz wysokie obroty, później zjeżdżasz i finiszowo, oczywiście przy tym zestawie, na tym lakierze, bo na każdym lakierze może być inaczej. Zwolniłem na maksa takie wykończenie. No naprawdę poezja. Prowadzi się fantastycznie. Kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o pylenie, minimalne pylenie, ale to wiadomo, na krawędziach, tam gdzie się już wysokie obroty były, gdzie się już pasta trochę wyrobiła, wyrzuciło. Tak ogólnie nie jest źle, nie jest źle, naprawdę trzyma poziom. Co jeszcze chciałem? A właśnie, pastę będę na pewno, bo to jest pierwszy film, będę chciał ją jeszcze przymulić w Mańku, na innych lakierach, spróbować na gąbkach Nanolexa. Mam trzy gąbeczki. Bardzo ciekawe. Cieniutkie. Tu mamy finish. Można powiedzieć, że listeweczka. Bardzo mnie ciekawi ten pad. Tu mamy średniaczka. No i cięcie. I teraz tak. Startowałem też na tych felgach z twardą gąbką. No to powiem tak. No zebrało obłędnie. No po prostu wycięło wszystko. No masakra. Z twardą gąbką jest ogień. Ale z Royal Padsa. Zostawiło mega burdel. Czyli takie, można powiedzieć, mega zamglenie. Musiałem to później wykończyć też cuttingiem, inną pastą i innym padem, żeby wróciło to do jakiegoś stanu, bo naprawdę przymglenie było znaczne. Było znaczne. Tnie niesamowicie. A, kolejna rzecz. Pracując tą pastą, słuchaj, ona kładzie tak cienki filmik, widzisz rysy, gdzie możesz poprawić. Albo że i dlatego ja skończyłem jazdę, bo widziałem, że już nie mam co zdejmować. Tam zostały chyba dwa takie totalne grubasy, których nie ruszałem. Także nie wypełnia. Fantastycznie kładziesz taki, można powiedzieć, filmik tej pasty, pracując szybko, z odpowiednim tempem jadąc, to wyczujesz. Widzisz, gdzie jeszcze zostały rysy i na ile zostało tych rys i na ile jeszcze musisz pracować. Ja mam wrażenie, że ta pasta się nie kończy. Ja w filmie z felgami mówiłem, że ona może mi zastąpić M2500 od Menzerny. No tu jest troszeczkę mocniejsze cięcie, ale dobierasz pady i naprawdę można, no, do zera, raczej one stepowo może i będzie. Ja będę chciał zrobić z nią one stepa, oczywiście z miękkim padem, ale to przyjdzie czas na to. Nawet już sobie tak w głowie ułożyłem kombinację, co będzie. No dobrze, słuchaj, wstępnie zajarany jestem tą pastą. Z tego względu, bo ja uwielbiam pasty, którymi można długo pracować. Gdzie pracujesz, kontrolujesz sobie prędkości i niekończąca się historia. Cięcie fenomenalne. I teraz tak, rozprowadzenie tej pasty naprawdę możesz tutaj pozwolić sobie dosyć długo rozprowadzać. I cięcie później naprawdę duże obroty, wysokie obroty. I fenomenalnie delikatny docisk, później ten docisk odpuszczasz go całkowicie i jedziesz, można powiedzieć, delikatnym ciężarem maszyny i też z odpowiednią prędkością, naprawdę fajnie się układa, super, naprawdę jaram się, troszeczkę się jaram. I teraz tak, będę chciał na końcu pokazać Ci też filmik, jak wyglądała felga po tym, jak wjechałem już z finiszem. Będę chciał Ci na końcu też pokazać, jak zrobiłem finiszowo tą pastą. I coś jeszcze? Chyba wszystko. Na pewno następny filmik, prawdopodobnie będzie to chyba dach w Mańku. Też czarny lakier. Jeszcze nie wiem zresztą, ale pasta jest moim zdaniem warta uwagi. I zobaczymy co czas, jakie auta się trafią. Znaczy trafią się auta, ale nie wiem, czy będzie czas nagrywać. Więc tutaj będzie różnie i podłużnie. No dobra, z mojej strony to wszystko. Bardzo ciekawa pasta. Bardzo przyjemnie się nią pracuje. Naprawdę bardzo przyjemnie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!